nazwisko Rędziak Czesław, pochodzę z ugrupowania PiSu. Byłem na pogrzebie świętej pamięci posła Andrzeja Lepera i po wypowiedzi Rutkowskiego, znanego zomowca polskiego, przemówiłem ja, trzymając sztandar Polski na jego trumnie. I doszedł do mnie taki, nie wiem, jakiś podejrzany, wysoki pan, zrobił mi zdjęcie, bo powiedziałem, że są w Polsce pewne ugrupowania, którzy likwidują niepotrzebnych Polaków, im przeszkadzającym. I zrobił mi to zdjęcie, dopiero zaskoczyłem gdzieś po 2 sekundach i się obejrzałem. Po prostu wyparował. I powiedziałem, że należy takim ludziom oddać honor, bo oni nieśli naszą ojczyznę dla przyszłych pokoleń. Na słowach, czynem i chciałem właśnie to powiedzieć. Za to ślicznie dziękuję. I tym jeszcze chciałem wspomnieć. Zrobiłem tutaj na krakowskie przedmieście makietę Tupolewa wraz z krzyżem, za którą dostałem grzywnę, że zaśmiecałem krakowskie przedmieście. Krzyżem i makietą Tupolewa. Jak tak można, oddając cześć tak znakomitym Polakom, jak ojciec naszej ojczyzny, nasz Lech Kaczyński i właśnie prezydent na uchodźstwie Kaczorowski, a oni mnie za to właśnie ukarali. No, jak tak można? No? Gdzie tu jest Polska? I szukajmy tej ojczyzny naszej. Byłem dzisiaj na Starym Mieście przed zdjęciami zbombardowanej starówki. Stoi kosz na śmieci. I ten kosz na śmieci usunąłem. I jednemu panu to przeszkadzało. Mówię, w jakiej ojczyźnie mieszkamy? Do czego zmierzamy? Dlaczego Polska ucieka? Bo będzie młodzież uciekała z takiej ojczyzny. Bo się wstydzi naszej ojczyzny. A tu my jesteśmy w tym miejscu i nam właśnie teraz dano wolną niby rękę, że my mamy prawo tu właśnie uroczystą tą miesięcznicę obchodzić. Ślicznie dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę naszej ojczyźnie. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na fakty. Otóż bardzo dziękujemy Lasowi Smoleńskiemu, że otworzył drugą kartę pamięci związaną z katastrofą smoleńską. Otóż tak bywa, że wielkie wydarzenia pociągają za sobą pewnego rodzaju konsekwencje narodowe. I bez wątpienia część, na pewno już w tej chwili, część tych śmierci, które miały miejsce, a blisko chyba też jest 96 ludzi, jeśli nie, to dojdzie do tego. To są konkretne ofiary, które zostały poniesione przez naród za aktywność, za postawę, za swojego rodzaju wkład, ustalenie prawdy o katastrofie smoleńskiej. Drodzy Państwo, ta synergia, powtarzam jeszcze raz, synergia dodawania się tych wszystkich faktów, to jest niezaprzeczalny dowód, że krakowskie przedmieście z pamięcią o katastrofie smoleńskiej, z pamięcią o 96 ofiarach, to jest to właśnie miejsce, szczególne miejsce w ojczyźnie, gdzie będziemy pamiętali o swojej tożsamości. Tu jest Polska! I w związku z tym, jeśli panowie mówicie, że tu jest Polska, to ta Polska będzie pamiętała. I to jest następny fakt, że nie uda się mataczyć faktami wobec narodu. Dojdziemy powoli do istoty rzeczy. Wyjaśnimy prawdę o katastrofie smoleńskiej. Wyjaśnimy wszystkie przesłanki. A jednocześnie będziemy konsekwentnie podążać krok za krokiem
drogą tych wszystkich ofiar, które zostały poniesione w katastrofie smoleńskiej i później. Drodzy Państwo, zapewniam Was, że znam się na przyczynach i na faktach śmierci. Szczególnie tych śmierci gwałtownych, tych, które mają cechy przestępcze. I bez wątpienia, kiedy tutaj były czytane nazwiska, część z nich wiem już dobrze, że to są ofiary, że tam są znamiona przestępstwa. Nie możemy patrzeć na to obojętnie. Nie możemy godzić się z tym wszystkim, bo jeśli przyjmiemy, że te fakty będą tolerowane, to stajemy się współsprawcami tego wszystkiego, a nie chcemy. My jesteśmy narodem. Narodem, który potrafił sobie dawać radę z nikczemnościami historycznymi. A bez wątpienia to, co się w tej chwili dzieje, ma cechy już totalitarne. To, co się tutaj dzieje, nazywane jest przez fachowców totalitarnym, aksamitnym totalitaryzmem. Mieliśmy jeden, krwawy czerwony. Teraz będziemy mieli aksamitny. Co z tego? Kiedy nie możemy się wyzwolić z tej matni. Nie możemy się realizować jako naród. A bardzo chcemy. I drodzy Państwo, te fakty są elementem, który nas mobilizuje. Apeluję do wszystkich, abyście nie przestawali. Dziękujemy Lasowi Smoleńskiemu za to, że otworzył nową kartę pamięci. Te fakty są faktami nie do zbicia, nie do lekceważenia. Musimy przy tym przestawać. Bardzo, bardzo dziękujemy Lasowi Smoleńskiemu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tak, no mimo tej fatalnej pogody, tak dużą frekwencję. Dzisiejszy Las Smoleński, ja nie powiedziałem, może jest pod hasłem Las Smoleński, jak to było? Nie będzie nas, będzie las, tak? Od stycznia Las Smoleński z przyczyn finansowych i innych niestety będzie musiał zrezygnować ze swojego znaku rozpoznawczego, czyli balonów. Będziemy tutaj przychodzili i zawsze o godzinie 17:30 będzie apel pamięci. Zapraszamy wszystkich. Na razie chcę tylko tyle powiedzieć. Tyle. Ktoś jeszcze z Państwa z obrońców krzyża? Proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć przypadek, ponieważ bronimy ideał narodowy. Jestem z Warszawy, Ursus Marian Jurkiewicz. Chciałem powiedzieć zdarzenie jako filmowiec. Może jak ktoś będzie chciał płytkę otrzymać, to jest 4-godzinne nagranie. Spotkaniem z byłą panią burmistrz Ursusa, która została usunięta za prawdę. Kiedy widziała machloje, korupcję, łapówkarstwo, została usunięta. Brałem udział w komitecie, moja sąsiadka, która też krzywdę cierpi. Miałem trzy sprawy w sądzie rejonowym Warszawa-Śródmieście. Kiedy ja walczyłem z totalitaryzmem pijaństwa w moim bloku, narkomanią, w ogóle tam co się działo i w okolicy. I ja dzwoniłem na policję, wszystko opisywałem, to kiedy mnie zrobiono, że broniłem tą panią burmistrz Ursusa, zrobiono sprawę, że ja bezpodstawnie wzywałem policję, były paragrafy, że opiekowałem się niepełnosprawnym osobą, nazywał się albo już nie żyje, którego dwóch prokuratorów na ulicy Wiślickiej przesłuchiwało jak potężnego przestępcę, chorego psychicznego człowieka. Zobaczcie, człowiek bezbronny, samotny jest naganywany przez prokuratorów aż dwóch i psychiatrę. I po prostu zrobiono paragrafy, namawianie go do fałszywych zeznań, że mu krzywdę robiłem, którego nawet obroniłem. Był reportaż telewizji pod tytułem, pani Ewa Bożyńska nakręciła film, oni, o ludziach biednych z kanału. Ona też wyleciała z telewizji za ten materiał i przechodziła represję, idziemy do niej. Została wyrzucona z telewizji za te wspaniałe materiały, które pokazywała. Nie piękno takie wylansowane unijne, tylko naszą biedotę. I właśnie ja za to miałem sprawę w sądzie, w różnych paragrafach wymyślonych.
że po prostu dostałem wyrok nie w zawieszeniu, tylko okres próby. Królik doświadczalny. Kiedy zjawił się pan ten od, co się nazywa, co sprawdza, zapomniałem. Kurator. Kurator. Raz go tylko zobaczyłem. Spojrzał na mnie, mówi, no nie widzę pana przestępcy. A adwokaci powiedzieli tak, pani sędzini na koniec. Pani sędzio, czy sąd nie ma poważniejszych spraw, tylko zajmowanie się pierdołami? To wyobraźcie sobie, że ja miałem do wyrok za to. 3 lata pozbawienia wolności na okres próby. Nie w zawieszeniu, że ja się nie mogłem odwołać. I oto właśnie, kiedy walczymy o tą prawdziwą Polskę, solidarną i prawdziwą, to są konsekwencje. Płakałem na tej sprawie, bo się bałem, że pójdę do więzienia. To były poważne paragrafy. Aż 17 paragrafów. Chcę wyobraźcie, wymyślonych, wyssanych palca. To była okrutna zemsta. Ja teraz mam mieć opłatek z takimi radnymi? O cholendier jasna. Jak ja ich widzę w kościele, to ja powiedziałem księdzu dziekanowi. I księdze dziekanie, no jak to? Tacy ludzie, potworni w pierwsze miejsce w ławkach kościołach. No cóż ja mogę? Ja muszę ich przyjmować, bo nic nie załatwię. Zobaczcie, jaki jest nacisk na kościół. Jeżeli im, jak to przysłowo, nie wystawisz na świcki ogar, to będziesz miał wielkie G. Czyli wypił, jak to by, wypił zadek i mają w nosie nas. Jesteśmy niczym, przysłowiowym gównem. Przepraszam za to słowo, ale taka jest rzeczywistość. Bo ponieważ jak ja bym chciał pracę podjąć teraz, to niestety. A za żenie za komuny też miałam, bo ja mam tylko zaliczane 11 lat pracy i niestety resztę zostało usunięte, ponieważ za działalność z komunizmem zostały odjęte lata 10. I mam dlatego niską rentę i po prostu jest to cierpienie za mną cały czas mimo wszystko. Ubecie ja nawet do IPN-u wystąpiłem o swojej krzywdzie, to pogubione wszystkie materiały. To tyle, na razie dziękuję, że tak przedłużyłem.